Widziałem fajny pomysł, ktoś rzucił, że właśnie podczas takiej ceremonii zamknięcia oni powinni być nie gdzieś tam w paczce, medal przychodzi i gdzieś w mediach się pojawia, że ktoś ma nie srebrny, tylko złoty, tylko że powinna być oficjalna. Tym ludziom został odebrany Anicie Mazurek Dąbrowskiego w Londynie. Czy nie myślicie, że w tym kierunku to powinno pójść, żeby uhonorować tych oszukanych przecież wówczas sportowców? Ja bym powiedział tutaj ostrzej, Anicie nie został odebrany ten medal. Ci, którzy stosują doping, kradną medale, tak? Zachowują się naprawdę w sposób tutaj nieuczciwy. I tutaj jakby proces rehabilitacji tych, no szukam tutaj odpowiedniego słowa, no powinien być jakby dopracowany, godny. Wydaje mi się, że nawet z nawiązką ci tutaj zawodnicy powinni zostać nagrodzeni, no bo wejście na podium, tak, wywalczenie tutaj tego medalu, no to jest coś, na co czekają zawodnicy całe życie. Zresztą podczas tych igrzysk było to widać, kiedy się nam nie udawało. Ci zawodnicy naprawdę, oni płakali, przepraszali, mówili naprawdę tutaj różne rzeczy, które naprawdę wzruszały. Widać było, jak im na tym medalu zależy. Po 4, po 8 latach, to nawet się w psychologii mówi, że nagroda powinna być szybka, tak? A później przesyłanie gdzieś pocztą, no to jest, to wydaje mi się, chyba nie wymaga jakichś wielkich tutaj zabiegów tutaj, żeby po prostu to zmienić, tak?